Pani Marszałek, Wysoka Izbo! W 2001 roku samorządy powiatu świdnickiego na czele z miastem Świdnicą podjęły inicjatywę budowy obwodnicy miasta Świdnicy. Z inicjatywy i za pieniądze samorządów opracowana została koncepcja tejże obwodnicy. Średniodobowy ruch pojazdów w ciągu drogi krajowej przewyższa średnią dla sieci dróg krajowych. Dynamika wzrostu natężenia ruchu jest bardzo duża. Odcinek drogi krajowej nr 35 pomiędzy Wałbrzychem a Wrocławiem należy do najbardziej obciążonych ruchem na Dolnym Śląsku. Tragiczne wypadki drogowe, jakie od wielu lat mają miejsce na tej drodze w granicach Świdnicy, pokazują, iż obawy o bezpieczeństwo mieszkańców są jak najbardziej realne. Bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego jest najważniejszym z powodów, dla których powinna powstać obwodnica. Niezbędne jest też odciążenie zabytkowego centrum Świdnicy i wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane oraz zmniejszenie uciążliwości dla ponad 700 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w tym Kościoła Pokoju wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, czy też zabytkowej katedry, która została wpisana na listę pomników historii. Projektowana obwodnica drogi krajowej nr 35 ma przejąć około 75% tranzytu prowadzonego obecnie przez Centrum Świdnicy. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych jednoznacznie potwierdziła konieczność pilnej budowy obwodnicy. Wykonana została pełna koncepcja lokalizacji obwodnicy, projekt uzyskał konieczne pozwolenia środowiskowe i był w pełni przygotowany do ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną. Zabrakło dosłownie paru tygodni do ogłoszenia przetargu. Decyzją ministra transportu Sławomira Nowaka prace zostały wstrzymane. Regionalne środki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad były widocznie potrzebne w Warszawie. Sytuacja drogowa w Świdnicy przez te kolejne kilkanaście lat uległa dalszemu pogorszeniu. Niestety żadne starania nie spowodowały powrotu do realizacji tego przerwanego projektu obwodnicy. Nie pomogły tysiące podpisów mieszkańców, opinie fachowców. Projekt nie znalazł miejsca w przygotowanym przez poprzedni rząd planie budowy dróg krajowych. Niniejszym wystąpieniem zwracam uwagę na konieczność podjęcia działań, żeby ten konieczny projekt budowy obwodnicy miasta Świdnicy został umieszczony w programie budowy dróg krajowych. Może warto zacząć od przeznaczenia środków na dokumentację obwodnicy Świdnicy w ciągu drogi krajowej nr 35. Na Dolnym Śląsku od lat jest znana konieczność przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław-Kłodzko. Obecnie realizowany program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 określa priorytety inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury dróg krajowych, które miałyby zostać zrealizowane do 2025 roku. Kwestia poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 8, jak też udrożnienie istotnego dla południowej części województwa dolnośląskiego połączenia z Wrocławiem zostały potraktowane ze szczególną uwagą w pracach nad ostatecznym kształtem wyżej wymienionego dokumentu, co znalazło wyraz w umieszczeniu w nim zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 8 pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem. Realizacja tej inwestycji jest konieczna dla zwiększenia przepustowości prędkości podróży oraz wyeliminowania miejsc niebezpiecznych. Ponadto wyprowadzany zostałby tranzyt międzynarodowy i przejazd pojazdów ciężarowych poza obszar zabudowy miast i wsi. Konieczny zakres rzeczowy przedmiotowego przedsięwzięcia powinien objąć przebudowę około 75 km drogi krajowej nr 8 do przekroju 2x2 wraz z budową obwodnic miejscowości i przebudową skrzyżowań z innymi drogami. Obecnie realizowane prace związane z opracowaniem dokumentacji powinny określić ostateczny, najbardziej optymalny przekrój drogi. Etap wykonania dokumentacji posiada zabezpieczone finansowanie w ramach środków budżetu państwa. Niniejszym wystąpieniem pragnę zaapelować o zabezpieczenie odpowiednich środków na realizację rzeczową
tego niezwykle istotnego zadania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.